Witam was, moi drodzy, serdecznie, jestem Yuken, a to 23. odcinek Supermarket Simulatora. Zapraszam was do oglądania, do wspólnej przygody w mojej stonce Yukena. Dzisiaj, moi drodzy, się mocno zastanawiam nad tym, skoro taki magazyn, skoro tyle produktów, to może czas najwyższy, aby zatrudnić wszystkich magazynierów, dokładnie czterech, myślę, że tylu by dało radę. No zobaczymy, jak ci nasi pan Heniu i pan Marian będą sobie radzili. Przy czym, o właśnie, tu jeszcze z tym wejściem jest problem, przy czym pan Marian, czy tam, który to był, no tak ostatnio buzię widział w tęczu i gapił się w regał, więc no, o, tu widzicie, jak oni pracują, gagatki, gałgany, nieroby jedne. No niestety, widzowie, niestety, ale kartony zostawiają. No ja nie jestem lepszy, bo jak widzicie, tak wygląda przed sklepem. Będę musiał część towarów, myślę, że na półkę teleportować, bo po prostu nie wyliczyłem idealnie, jeśli chodzi o zamówienia. Więc myślę, że dzisiaj dobrym pomysłem byłoby zrobienie jakiejś wyprzedaży, może, widzowie, żeby właśnie pozbyć się tu niektórych rzeczy, żeby tu był już porządek, chociaż wiecie, jak z tymi moimi. O, jedno mi się udało teleportować. Może i ryż się uda? Też się udało. A drugi? No wódeczkę na pewno się uda. No nie wierzę w to, że wódeczki ludzie nie kupili. No widzicie, no coś tu się daje. Daje radę coś sprzątać. Pire to już się nie da. Coś nie chcą tego pire kupować, gagatki, kurcze. O, i mąkę się dało. A, to w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. No dobra, no dobra. Będą mi niestety. No, wódeczka też. Może i kurczoka się uda. O, patrzcie, udało się kurczoka, udało się ziemnioka. Okej. No dobrze, moi drodzy. No to jakąś zapiekaneczkę mamy. O, też się udało. Pięknie. No to handel leci. No to zobaczymy, jak to zrobić z tymi magazynierami, moi drodzy. No i znowu karton mi jakiś gagatek zostawił. Zaczynamy oczywiście od magazynierów. Ja już bym chciał, żeby oni byli na stałe, aczkolwiek będę się zastanawiał, czy czasem będę ich pauzował, czy być może będę ich w jakiś tam sposób zwalniał. No, zobaczymy. No i teraz tak, no właśnie. Nie wiem, czemu tu mi wyszło tak mało. Może dlatego, że coś zapłaciłem wcześniej, nie wiem, może jakieś odsetki mi naliczyli. Kurde, niedobrze, niedobrze. Magazyn mamy na full, więc tutaj się nie musimy martwić. Co do sekcji. To jeżeli miałbym kupić, to raczej bym kupił od razu 4. Więc to jest raczej duża kasa, nie widzę sensu. Co do licencji, to i tak 80 level musimy mieć, 81. I tak szczerze jeszcze się nie zastanawiałem, czy potrzebujemy rozwoju sklepu, czy nie potrzebujemy. A myślałem, że to mój magazynier, a to klient. No dobrze, tylko tu mamy jedną kasę wolną. Nie wiem, widzowie, nie wiem. Ja raczej dzisiaj na kasę to tak się nie bardzo tutaj garnę, ale zobaczmy, co ci klienci, a ci tutaj biegają z tymi kartonami, gagatki jedne. A ci magazynierzy mogliby troszeczkę różnić się między sobą, bo mam wrażenie, że to jacyś jakieś czworaczki po prostu. Dobra, zobaczmy, gdzie ten biegnie z tym kartonem. Czyżby, a papier toaletowy uzupełnia. Dobra, sraj taśma uzupełniona. Dobra, dobra, super. Fajnie, no byłoby jeszcze fajniej, gdyby mi tu kartonu z kawą nie zostawił. Kurde, po co on, czemu on mi ten karton tu zostawił? No i nie można uzupełnić. Niedobrze, niedobrze, widzowie. Bardzo mnie to, no bardzo mnie to martwi. Dobra, mamy troszkę regałów wolnych. Na razie żadnego przemeblowania sklepu nie planuję. Z tego, co widziałem, to tam w tej licencji, która się szykuje niedługo do kupienia, to są również jakieś książki, więc możliwe, że tą karmę po prostu gdzieś się przestawi. No, będzie trzeba wszystko dobrze, widzowie, przemyśleć. To nie będzie takie hop-siup, bo na pewno karmy nie postawimy naprzeciwko chleba. No, nie ma opcji, moi drodzy. Książki od biedy by mogły być, ale chyba by nie weszły. Zależy, ile tych książek. O, właśnie, go z te książki uzupełnia. Super. Super. Jakieś déjà vu mam. Panie, halo, panie, czemu pan tak blisko od tyłu do tej pani szedł? Co pan tam ją obmacywał? Musimy się, widzowie, przyjrzeć temu gościowi, bo to podejrzany typ, to jakiś zboczeniec. Obmacywał kobietę od tyłu, widzieliście? Zupełnie jak ten w tym klipie, ruskie weselec, tak wszystkich ładował od tyłu. Faceta, nie faceta, każdego. Mały, ale wariat. Wszystkich ładował od tyłu. Jak ktoś nie widział, to polecam. Na YouTubie jest taki krótki filmik, ruskie wesele. Zobaczycie takiego małego karakana, jak wszystkich od tyłu ładuje.
czy jakiejś piosence. No to jest właśnie chyba on, tylko urósł trochę. Musimy mu się przyjrzeć, czy jeszcze jakąś... O, następną, patrzcie, upatrzył sobie następną kobietę. Moi drodzy, następną kobietę sobie upatrzył. Ja tu oczywiście już nie biegam, widzowie, między regałami, żebyście nie mieli oczopląsu, bo ja często biegam na przyspieszonym, więc stwierdziłem, że będę chodził spokojnym ruchem. A i tak mam to przyspieszone, więc w sumie może i źle. Nie wiem. O, łyskacza go. Patrzcie. Uja, widzowie, trzy flaszki. O, to musimy zobaczyć, czy on przy kasie na pewno trzy flaszki będzie kasował. Trzy flaszki whisky, ty, bo może tutaj mówimy, że za jakiś taki nie... Jakiś taki gościu nie za zbytni, ale może zakupy on robi dobre. Co on tak się modli do tej kawy? Dobra, idzie do kasy. Musimy się przyjrzeć, czy aby na pewno trzy flaszki whisky da, bo jeżeli nie włoży na taśmę trzech flaszek, to ja go z tego sklepu nie wypuszczam, widzowie. Ja go z tego sklepu nie wypuszczam. O, nie, myślałem, że to Morawiecki, a to nie ten. Dobra. Ale zarost, Paweł. Widzowie, widzowie, jak myślicie? Patrzmy. Włożył trzy flaszki whisky, czy nie? Włożył. Dobra, ma szczęście. Są trzy? A tu są dwie. Nie, są trzy. Dobra, włożył trzy flaszki whisky. Okej, okay, bo jakby mnie... jakby miał mnie, słuchajcie, oszukać, no to nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie pozwoliłbym sobie na to. No ale magazynierzy, słuchajcie, pracują. Powiem wam, że ten sklep w takiej postaci to zaczyna się już nam rozwijać. W poprzednim odcinku w ogóle... Robiliśmy sobie jaja, wydawa... A wiecie co, dzisiaj mogę to troszkę sprawdzić, czy uda się komuś więcej jakiejś reszty wydać. Czasem sobie z kogoś jaja porobić. Na koniec dnia zawsze jest najwięcej klientów. O, to jest ta pani z tym tatuażem, zobaczcie. Już naprawdę jest na mnie śmiertelnie obrażona, tak jak do mnie przychodziła, podrywała mnie, tak teraz już zawsze idzie do kasy obok, już nigdy do mnie nie podchodzi, bo... Ostatnio w ogóle, słuchajcie, klientom wydawałem za dużo. Za dużo. A chcę też troszkę towaru wyprzedać, wiadomo, żebyśmy też level wbili. Chociaż na tym levelu mi nie zależy, ale bardziej w tej chwili na trzepaniu troszkę kasy, żeby... no żeby co? No żeby po prostu może zrobić, widzowie, tę rozbudowę, bo powiem wam szczerze, tak jak sobie teraz patrzę, myślę, analizuję, to ten 80 level, nowe produkty, a ja bym już chciał troszkę więcej takiej świeżości mieć w tym sklepie. Chociaż szczerze, myślę, że dopiero na maksymalnym levelu uda nam się osiągnąć to. I tutaj powiem wam szczerze, też mi brakuje troszkę jeszcze jakiejś wyżej postawionej poprzeczki. Jeszcze jakiegoś levelu z kolejnymi produktami, z być może kolejną rozbudową, żeby na przykład sklep był piętrowy. O, i na piętrze tak samo rozbudowa. Według mnie sklep mógłby być piętrowy, skoro i magazyn jest piętrowy, to... O, patrzcie, widzowie, mamy rekord. Ja pierdzielę, takiego zamówienia jeszcze w historii nie było. To jest naprawdę niepopomna chwila. Jak dobrze, że ja wszedłem na tą kasę, bo mogę wam to pokazać. Rekordowe dotychczas zamówienie chyba było 205 dolarów, euro. Możemy... A czemu mi dolary wróciły? Właśnie, tutaj są... A nie, euro, dobra, bo już się... Tutaj są dolary napisane, a tu euro, dobra, błąd tego... Trudno. Widzowie, 240 euro. Zamówienie. No naprawdę niesamowite, ogromne. I oczywiście od razu mówię ci, drogi widzu, nie mam włączonego moda More Customers. Nie, nie. To jest dobre na jednorazową akcję, jeśli robimy jakąś super promocję i myślę, że nagram taki następny odcinek właśnie z tym, dlatego że skoro zatrudniliśmy tych czterech pracowników, magazynierów, to... Zrobienie takiej akcji z wielką promocją, przygotowanie wielu promocji na różne produkty, myślę, że mogłoby być dobrym pomysłem i wtedy właśnie możemy z tego moda More Customers skorzystać, żeby zobaczyć, czy będą kolejki w ogóle się ustawiały do naszego sklepu. Także zobaczymy, moi drodzy. O, damy pani trochę więcej, ja ostatnio wydaję więcej. Jestem ciekaw, czy to już wszyscy klienci. Nawet nie patrzyłem, ale chyba koło 10 tysięcy obrotu mogliśmy. A nie, jeszcze jest jedna pani. A to tata z tatuażem, to już była, a już myślałem znowu, że wyjdzie. Przejrzyjmy, dobra, jak jeszcze są klienci, to my się musimy przejrzeć, widzowie, jak ci pracownicy nasi pracują, no bo to nie może być tak, że oni tutaj się obijają. Myślę, że trzeba zobaczyć w ogóle na magazynie, widzowie. Żeby to nie była, o, bo tu jeszcze mamy troszkę bałaganu, widzicie. Ja niestety ostatnio coś źle tutaj, widzowie, w ogóle wyliczyłem.
z zamówieniem i to mi wszystko pozostawało. Także no może zrobimy właśnie promocję. Ja mam taki pomysł, widzowie, właśnie, żeby zrobić promocję na te produkty, których brakuje. No i co, no, bez zamawiania towaru to ani rusz. Widzę, że tu gdzieniegdzie coś się powyprzedawało, a nie możemy doprowadzić do sytuacji, że na magazynie brakuje nam towaru. Troszkę wam powiem szczerze, mam wrażenie, o, teraz biegnę normalnie szybko, bo wy często macie wrażenie, że laguje. Nic absolutnie nie laguje, natomiast FPS-y znacznie spadły, ale to spadły po prostu przez któregoś z modów. Już to naprawili, bo z tego co wiem, to w tym magazynie tak było. Czekajcie, czy oni naprawili, bo ja... A, nie naprawili, bo tu była wcześniej półka i taka barierka i się nie spadało, a teraz można spaść. Więc niedobrze. Słuchajcie, no dobra, ja i tak otworzę następny dzień. To nie jest tak, że tego towaru nam tu jakoś perfidnie brakuje. Na razie go mamy, więc myślę, że jak otworzymy kolejny dzień, to się nic nie stanie. A ja chcę tu troszeczkę wyprzątnąć, uprzątnąć, żeby jak następny raz będziemy robili... moi drodzy, no co te Pirenie chcą kupować? Jak w następnym odcinku będziemy robili, moi drodzy, wyprzedaż, to już wam zapowiadam, że będzie wielka wyprzedaż i chcę sprawdzić, czy na modzie More Customers wtedy tych klientów jeszcze będzie więcej, jeżeli damy dobrą cenę. Czy to jakby to tak działa, czy tak nie działa? No chcę to po prostu przetestować. Ta karma dla kota się tak średnio sprzedaje, niestety. Może w końcu tuńczyk zszedł? Nie, zszedł tuńczyk. Coś tych tuńczyków też. A co jest? Aha, bo ja Entera muszę. Ja tutaj sobie... 88, to zobaczcie, całkiem niezłe wyniki, drogi widzu, już mamy na sklepie, nie? Całkiem nieźle to idzie. Całkiem nieźle to idzie. Mamy oczywiście, słuchajcie, ustawione automatyczne ustawianie cen, więc o to się nie musimy martwić. Ja tu sobie, słuchajcie, jeszcze ściągnąłem takiego moda, który jak najbardziej według mnie jest realistyczny i jest super. I ten mod polega na tym, że nasi pracownicy w nocy pracują, czyli jeżeli zaczynamy kolejną dniówkę, to już nie musicie czekać, aż oni dopiero uzupełnią wszystko, tylko że zaczynając dniówkę większość jest uzupełniona, jakieś tam duperele tylko do uzupełniają, że tak powiem, nie? Fajne, podoba mi się, bo to wiele, wiele tutaj usprawnia. A według mnie to jest też i mega, mega realne, mega uczciwe. No bo przecież magazynierzy by w nocy pracowali i by uzupełniali. Przecież w większości tak jest. I tej po tej nocce... A widzicie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Może pyreczki, pyreczki? O, pyreczki zeszły. Widzicie? A wieczorem się nie dało. No bo oni przez to... No i tutaj za dużo tej soli. No ale to mój błąd, że taką piramidę zamówiłem. No... Popierdzieliło mi się wszystko, słuchajcie, totalnie. No ale zaraz będzie 78 level sklepu. Dzisiaj taki bardzo krótki odcinek, bardziej z zatrudniania pracowników i przyglądania, jak oni pracują. I skoro ja teraz na kasę nie planuję wchodzić, zastanowię się nad zatrudnieniem jeszcze kasjera, tylko potem będzie problem, żebym mógł wejść na kasę, ale jakbyśmy rozbudowali sklep, ja myślę, widzowie, że zrobimy machnią takie... Wiecie, jakie zrobimy machnią, widzowie? Ja wam powiem, jakie zrobimy machnią. Kupimy piątą kasę, na która będzie tylko taką moją kasą jakby. No, tak zrobimy. Zobaczymy w ogóle, widzowie, ile teraz wydam kasy na towar. No bo wiecie, wyprzedajemy, a my mamy też zarabiać, nie? I jestem ciekaw, jak na przykład posprzedawało się tego towaru, więc wiadomo, że ja je będę teraz uzupełniał. To tak nam pokaże bardziej, jak to z zarobkami wygląda naszymi. Bo wiecie, jak się papiery posprzedawały, inne duperele, to trzeba, drogi widzu, uzupełnić. Tu nie ma to tamto. Trzeba pouzupełniać. Zobaczcie w ogóle, raz, dwa, trzy, zobaczcie, jak się książki ładnie sprzedają. No, książki się petarda sprzedają. A tak marudziłem, że nie wiem, czy te książki w moim sklepie mają sens. A sprzedają się. Tylko tutaj te mnie kartony. No ale to zrobimy wyprzedaż. Słuchajcie, to zrobimy wyprzedaż i to zrobimy w następnym odcinku. Totalna promocja po prostu, widzowie, na wszystko, nie? Totalna będzie promocja na wszystko. Dobra, kurczoki, jak widzicie, się też pokończyły.
Fajny jest ten skaner. Naprawdę jest on dla mnie wygodny, bo tak sobie mogę, widzicie, po magazynie pochodzić, popatrzeć, gdzie czego brakuje i wtedy tak na oko domawiać. Jest to super. I bardzo mnie się to podoba. Dwa kartony z sushi dużym. Małe chyba gdzieś było przed sklepem, ale już chyba mi weszło na półkę. Zobaczcie, naprawdę mnie to tutaj kręci. Tylko tak jak mówię, ja czuję jakiś teraz taki niedosyt, że mi jakiegoś po prostu takiego levelu jeszcze brakuje. Uważam, że to troszkę za szybko będzie się ten rozwój sklepu kończył. Gdzieś tam się zatrzymamy, będzie ostatni level i jakby tyle w temacie, nie? A ja bym bardzo na przykład chciał, żeby jeszcze jakaś poprzeczka wyżej postawiona była. Byłoby to na pewno fajnie, nie? Gdyby jeszcze było wyżej. Wyżej postawiona po prostu poprzeczka, bo to takie zbyt szybkie, zbyt łatwe dla mnie. Zresztą znacie moje podejście, że ja w większości serii, jak zaczynam od zera, to bardzo szybko tą serię rozwijam. Przykład jest chociażby teraz tej serii z Farming Simulatora, czy z Eurotracka. Zawsze no, w Eurotracku to się bardzo ludzie dziwili. Jak to możliwe, że ja tak szybko rozwijam tą serię? No tak mam widzowie, że jeśli chodzi akurat o rzeczy takie związane od zera i związane z kasą, to zawsze to szybko rozwijam. Dlatego, że nie przesadzam i dosyć ostrożnie podchodzę do tej ekonomii. Ja bym wam powiem szczerze, nawet tą serię na Supermarket Simulatorze zrobił jeszcze raz od zera na inny sposób. Natomiast powiem wam tak. Poczekałbym troszkę, drogi widzu, ja bym poczekał, aż może supermarket jakieś takie znaczące zmiany wprowadzi, bo ja liczę, że wprowadzą jakieś konkrety jeszcze. I wtedy bym zaczął od zera tą serię jeszcze raz. I wtedy to byłoby według mnie takie spoko, nie? Zacząć serię jeszcze raz, kiedy supermarket by wprowadził jakieś tam zmiany. A wierzę, że może wprowadzą. Wierzę, że może wprowadzą. Słuchajcie, ja teraz domawiam, bo my mieliśmy wszystko na fulla. To pamiętacie z odcinku z magazynem. Wszędzie wszystko było na fulla. I teraz tak się zastanawiam. Oj, tu się pokończyło. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I raz, dwa. Raz. I dwa. No, także ja po prostu mam takie podejście, żebym zaczął od nowa. Nie ma problemu. Ale po prostu, żeby zacząć od nowa, od zera, to jednak no musieliby coś jeszcze wprowadzić, żeby był większy dreszczyk emocji. Więcej levelów, moim zdaniem, tu by się przydało. Jakby, wiecie, ja tutaj też nie mam jakiejś nie wiadomo jakiej krytyki za wszystko, dlatego że jestem tego świadom, że przecież mamy Supermarket Simulatora, który jest z wczesnym dostępem, także jest to jeszcze w trakcie wszystko tworzenia. Dla mnie jest super. Ale czekam na kolejne jakieś zmiany i wtedy mógłbym, słuchajcie, serię zacząć od nowa jeszcze raz. To wam od razu powiem. I tak samo bym pewnie szybko rozwinął. Chciałbym, żeby, nie wiem, jakieś poziomy może trudności były. Ja bym sobie chciał spróbować na jakimś hardkorowym bardziej. Chociaż no ten początek, ta kasa, którą mamy, chyba te 50 euro na początku, to nie jest jakieś nie wiadomo jak wymagające. O, karmy dla kota się sprzedały. Nie jest nie wiadomo jak wymagający, więc, znaczy w sensie, że nie ma dużo kasy, więc myślę, że jest spoko, nie? Dobra, podomawiam, ale kawy poschodziło, raz, dwa, trzy. No chyba wszystko, domawiamy, widzowie, towar. Dobra, co, już jest koniec dnia, tak? Aha, już mamy koniec dnia, no ładnie, widzowie, no ładnie. Towaru za 6000 i 6300 dostawa na magazyn, no łącznie tam pod 400 euro. Spoczko. No ale no widzicie, tu się jeszcze klinuje. Czemu mamy spadek FPS-ów? Troszkę ten magazyn też na to wpływa. I zobaczcie, naprawdę z tą platformą wszystko kapitalnie twórca zrobił. Natomiast jest teraz taka wada, że ten magazyn po tej rozbudowie, zobaczcie, ja tu nie mogę przejść. Widzicie? Muszę skoczyć, kombinować, żeby móc przejść. Także
No niestety, ma to swoje wady, no ale no, ja nigdy nie mam pretensji do osób, które coś tworzą. Zawsze szukam tych dobrych rzeczy, które ktoś robi, niż tam się czepiać o jakieś pierdoły. Także no wiem, że troszkę te FPS-y spadły. Liczę się z tym. Bo wymyśleliście może, że kurczę, mi komputer nie wyrabia. Moi drodzy, komputer to ja mam taki, że wyrabia mi na wszystko. Także tutaj niestety mod pewne rzeczy psuje. No ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie nie używać tego moda z magazynem, czy tego moda na wygląd sklepu. No jakoś tak się przyzwyczaiłem do tych ścian różowych. Chociaż różowo-fioletowych, ale słuchajcie, możemy zrobić oczywiście na promocję, jak będzie wyprzedaż w następnym odcinku, inny kolor ścian. Do przemyślenia temat, drogi widzu. A zrobimy mega promocję, zrobimy tak, wiecie. Dlatego ja ten towar zamówiłem, ile się dało. O, teraz przynajmniej nic na zapas nie domówiłem. Zobaczmy, czy coś jeszcze da się zrzucić. Dopiero rano się będzie dało. Także rano się za robotę weźmiemy. O, ładnie to wygląda, takie podświetlone. Chociaż tu mi też jakichś świateł na pewno brakuje. I brakuje mi tego, żeby po tej 21, czyli teraz o tej godzinie, zobaczcie, jeszcze chodzą ludzie po ulicy. Oni by mogli wchodzić do sklepu, sklep mógłby być otwarty. Ja bym sobie do 23 go otwierał. Jakby wprowadzili, zobaczcie, tam do góry, że piętro, nie? No i że do góry też jest ten supermarket. Według mnie to by było też kapitalne, że na drugim piętrze też jakiś inny dział byłby na piętrze. Ja bym chciał więcej produktów, bo myślę, że tutaj ta lista produktów jest też uboga i tu mi dużo rzeczy brakuje. Co my tu mamy? Mniejszy obrót od poprzedniego dnia, znacznie mniejszy, ale klientów chyba więcej. Czyli jak będziemy robili promocję i będzie mod, słuchajcie, more customers, to przypuszczam, że 200 klientów możemy przekroczyć. Ale to zrobimy w następnym odcinku i tak jak mówię, okazjonalnie, widzowie, okazjonalnie, jako wielka wyprzedaż, żeby sprawdzić, czy będą się kolejki do sklepu. No jak widzicie, ustawiały, jak widzicie, no niestety. Niestety, moi drodzy, nie jestem w stanie tak szybko tego posprzątać. Muszę mocną wyprzedaż zrobić, żeby towar mi wymiotło. Jak się raz pomyliłem, to już nie ma zmiłuj, widzowie. Raz się pomylisz i tylko popiół zostaje. Jak mawiał ten Storunia, wiecie który. I no raz, ja raz się pomylisz i tylko popiół zostanie. Jak saper. Jak saper, moi drodzy. No i widzicie, jaki to jest bajzel, nie? Także jak saper, raz się pomyliłem i piramida została z kartonami. Także no niestety, widzowie. Dobra, jeszcze jedna dniówka, żeby troszeczkę poziomu do levelować. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, taki bardzo na szybko. Powiem wam tak, graficznie mi się to podoba. Jeszcze wam zobaczę, jakie tu mam ustawienia, jak to wpływa. No, zobaczcie, na fulla to troszeczkę jeszcze można zmniejszyć, bo to wiem, że też wpływało. Może tak. A spróbuję zrobić tak i zobaczymy, czy wy to też będziecie, moi drodzy, widzieli jakąś różnicę. Możecie dać znać w komentarzach, czy po ustawieniach widzicie różnicę. Natomiast mówię, to nie jest, bo ja widzę po zużyciu procesora, karty graficznej, tu nie jest tak, że komputer się nie wyrabia. Mam teraz podgląd, słuchajcie, menadżer zadań, więc to nie jest. Tu jest, mam wrażenie, teraz gorzej, jak dla mnie. No nawet się przebiegnę, słuchajcie, po okolicy, zobaczyć, co to tutaj. Znaczy, my już to kiedyś chodziliśmy, wiemy, jak to jest, tu nie ma co zwiedzać. Nigdzie za daleko nie zajdziemy. Zapraszam wszystkich do sklepu. Moi drodzy, halo, drodzy państwo, zapraszam do supermarketu. Wszyscy gną, słuchajcie, do supermarketu, jadą, biegną, bo wiedzą, że będzie promocja. Właśnie to tak bez sensu w sumie, nie? Że kupują po normalnych cenach. Kiedy następnego dnia już będzie w następnym odcinku promocja, moi drodzy, będzie promocja. Więc nie wiem, no widocznie to są klienci VIP, no to moi drodzy, może też muszę nagrać odcinek, a zapowiadałem, że taki zrobię. I wiecie co, może zrobię właśnie alternatywnie dwa odcinki i to by może było wszystko na tym More Customers, ale to podzielę na dwa odcinki. Zrobię jeden odcinek, moi drodzy, w którym zrobimy totalną promocję. Raczej nie będę chciał się tym modem bawić, jeśli chodzi o automatyczne zmiany cen, raczej po prostu promocję sam walnę ręcznie na dane produkty. A innego dnia, też na modzie More Customers, bo to by było, wiecie, to by był wyznacznik, zrobimy sobie
Gdzie tam je, gościu, chłopie, ty mi do magazynu nie wchodź czasem, tu uważaj. Gdzie on po las? A, tu po las, dobra. To innego dnia zrobimy sobie, słuchajcie, takie totalnie zawyżone ceny, bo zobaczcie, ten mod mi oczywiście to daje, że o jednego grosza, jednego eurocenta mam taniej, nie? I to jest super, ludzie nie narzekają, ale jednego dnia bym tak zrobił, żebym dowalił te ceny, wiecie, takie kosmiczne. Gdzieś tu Morawiecki łaził. Ty, przyszedł. Jest Morawiecki, widzowie, patrzcie. Przyszedł Morawiecki. Chłopie. Nie, to nie on, to on. Już nie wiem, dwóch... Nie, to nie był chyba on. Jeszcze inny Morawiecki był. On tu gdzieś chodził po sklepie. Jak jest tyle... O, tu jest Morawiecki. Patrzcie, jest, jest chłop. Przyszedł Morawiecki, widzicie? Jest. Jest Morawiecki. Mateusz, wajchę przełóż. Halo. Panie, wajchę przełóż. Mateusz. Mateusz, wajchę przełóż. O, wódeczkę Mateusz kupuje. No, widzicie? Widzicie, Mateusz kupuje wódeczkę, a niby nie pijący, nie? Panie Mateuszu, ładnie to tak, wódeczkę? Może whisky by pan od razu kupił? Przecież bogaty pan, polityk. Panie szanowny, no... No nie, no i nie powie, no i... A tu przyszedł, o kurde, myślałem, że jego ochroniarz idzie mnie pobić. Ty widzieliście? Wszedł pan Matrix. Wszedł pan Matrix, kurczę, też, czyli... Mateusz wychodził z, wiecie, limuzyna na Mateusza czeka, to ochroniarz wyszedł, bo zobaczył, że ja stoję koło Mateusza, zobaczył, że coś do niego gadam, to od razu jego ochroniarz tam wyszedł, kurczę, z tej limuzyny i już myślałem, że mnie zaraz na glebę posadzą. Na szczęście nie, na szczęście tylko poszedł sobie, a może też ochroniarz poszedł w wódeczkę, czekajcie, musimy zobaczyć. Ja tu muszę pilnować, czy czasem Mateusza ochroniarz po wódeczkę nie pójdzie zaraz, bo może się okazać, że wiecie, że tam się gruba impreza u Mateusza szykuje. Czekajcie, idzie ten ochroniarz, idzie w moją stronę, widzowie. No i chyba dobrze przewidziałem. O, widzowie, dobrze przewidziałem. Jest. O kurde, ochroniarz Mateusza kupuje dwie wódeczki, widzowie. To tam się gruba biba robi. Ale będzie u Mateusza balanga, słuchajcie. Ale będzie u Mateusza balanga. Jego ochroniarz dwie flaszeczki. Mateusz flaszeczkę. No, to będzie kacyk jutro. Będzie. Jak będziecie go na mównicy sejmowej widzieli niewyraźnego, to... To napiszcie tam na czacie, że to była impreza u Jukena. Bania u Jukena do rana. Bania u Jukena. Bania u Jukena. Bania u Jukena do rana. Jeszcze idzie, jeszcze mu za mało, czekajcie. Gdzie on po las? Patrzcie, widzicie, Matrix jeszcze po browary przyszedł, słuchajcie. Zorientował się, że jeszcze piwa musi kupić. Ja tu śpiewam bania u Jukena. To od razu Mateusz usłyszał, siedzi tam pewnie w limuzynie pod sklepem. Mateusz usłyszał, że Juken śpiewa bania u Jukena, to dzwoni do tego swojego ochroniarza i mówi mu, słuchaj, idź stary, kup jeszcze browary. Tak jest, no może wpadną na mojego live'a z plaży, słuchajcie, może tak być, że wpadną na live'a z plaży. No weekend tuż, jakby nie patrzeć. I znowu będzie bania do rana. No ładnie, widzowie, no ładnie. Chociaż nie wiem, tych panów raczej bym nie chciał na zapraszać na imprezkę. Nie, nie, ja nie przepadam za politykami, widzowie, za tym panem z Pinokio to niekoniecznie też, więc... Więc raczej nie chciałbym, raczej mnie flaszką wódki nie przekupią. To, że mi w sklepie kupili... Może jakby mi donate'a wysłali, to bym się do nich uśmiechnął, ale to do każdego się uśmiecham, widzowie. Chociaż nie, no wiecie... Bania u Jukena do rana na plaży to jest dla wszystkich, bez wyjątku, więc przymknąłbym oko na to, że nie lubię pana Pinokio. Dobra, już nie będę takim cisnął. Okej, moi drodzy, dzisiejszy odcinek taki widzicie na luzie. Sprawdzamy jak tam ta sprzedaż, jak tam ci pracownicy się spisują. No myślę, że spisują się dobrze, poza tym, że no Juken się nie spisuje, bo jak widzicie to ja jestem szkodnikiem i to ja tutaj... Nagrzebałem. Nikt inny, widzowie, tylko i wyłącznie ja. Ten bałagan jest tutaj niestety moją zasługą, także musimy poczekać, aż się towar wyprzeda i to będziemy robili w następnym odcinku. Wielką wyprzedaż towaru, która... No, znowu nie mogę wyleść, widzicie? Znowu nie mogę wyleść. Wielką wyprzedaż towaru, widzowie, zrobimy w następnym odcinku po to, żeby była kolejka przed sklepem. Ja tu chcę tłumy ludzi. Ja tu naprawdę chcę tłumy ludzi, tego kasjera na razie zostawimy, ja tu będę tylko, wiecie, towar domawiał, będę prawdziwym szefem, no raczej do następnego odcinka nie zmienię tego sklepu, aby dobudować jedną kasę, a sami rozumiecie, że tu jej nie wstawię na środku,
Więc z tym musimy jeszcze poczekać, no bo tak wchodząc tu na zamrażarkę już tradycyjnie, no to o, znowu widzimy brudny sufit, no rewelacja, widzowie. Ja nie wiem, jak ta ekipa sprzątająca mi tutaj cały sufit uświniony. Zobaczcie, widzowie, no bo zależy, w którą stronę to się rozbuduje. Ja nie mam pojęcia, czy to pójdzie w tą stronę, czy w tą, bo to jakby nigdy nie ma reguły. I nie wiem, zobaczymy, jak kasę uzbieramy. 57 tysięcy mamy na koncie, nie jest źle, ale nie jest to też jakaś rewelacja póki co. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie, widzowie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Tylko trzeba cały czas skrupulatnie, jak widzicie, towar na magazynie domawiać, bo tu, zobaczcie, zobaczcie, już jest pusto, sraj taśmę, to... Ja nie wiem, ci ludzie, słuchajcie, czy oni, kurde, sraczki dostali, czy co, jakiś produkt był przeterminowany, widzowie, w moim sklepie? Chyba sraczki ludzie dostali po jakimś produkcie, bo zobaczcie. Coś jest mocno nierynże, że tak papiery toaletowe wykupili. Coś tutaj, to wtedy widzicie, nie? To wtedy, widzowie, to wtedy wszystko widać, jak produkt jakiś jest nie do końca dobry i ludzie nagle wykupują papiery toaletowe, to macie to feedback w postaci podwójnego zarobku, czyli wniosek, że musimy sprzedawać jakiś produkt przeterminowany, jak będziemy chcieli się papieru toaletowego pozbyć. No, to jest opcja, widzowie. To jest opcja, no chyba, że jak te wina kupują, no nie wiem, może niektórzy mają jakąś tam, już nie powiem, ogień z tyłka, słuchajcie, może mają ogień z tyłka, jak kupują alkohole, nie? Też tak, widzowie, może być, no nie można tego wykluczyć. Zobaczcie, ostatnio mi się wydawało, że domawiałem te produkty, a jednak się nie domówiły. Różnie to działa, no dobra, tam nie będziemy teraz produktów domawiać. Ja sobie zrobię to, słuchajcie, już poza odcinkiem uzupełnię cały towar. Po to, żeby właśnie w następnym odcinku taką wyprzedaż zrobić, a głównie, widzowie, chodzi mi o to, żeby tutaj ten towar, dobra, już zrobimy następny dzień, żebyście też widzieli, jak ten dzień tutaj wypadł. 88 klientów, wszyscy oczywiście super zadowoleni, 6300, czyli tak między 6 a 7 tysięcy te obroty, moi drodzy, trzymamy. Także tragedii myślę, że nie ma, jest w miarę spoko, no to będę starał się właśnie teraz, słuchajcie, jakoś to uprzątnąć, nie? Będę się starał, bo widzowie mnie tak te kartony denerwuje wam. Ciągle obiecuję, że tych kartonów będzie coraz mniej, a tak naprawdę jest odwrotnie. Zupełnie jest odwrotnie. I tych kartonów tak naprawdę przybywa. No niestety, no widzicie. No co ja wam mogę, widzowie, powiedzieć? Na swoje usprawiedliwienie. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. No jestem troszkę czasem bałaganiarzem, jak widać. No. O, trochę posprzątałem. Dobra. No to tyle, myślę, moi drodzy, w tym odcinku. Taki szybki odcinek dzisiaj. W jutrzejszym odcinku robimy dwa najbliższe odcinki. To będzie właśnie, po pierwsze, promocja, totalna promocja na wszystko, jak leci, ale też będzie sklep dla VIP-ów, gdzie te ceny zrobimy naprawdę drogie i sobie porównamy te obroty, czy też tak osiągniemy podobnie. Ale to będę jest... Znaczy, to właściwie nie ma co porównywać, jeśli bym miał stosować More Customers, ale zobaczymy. Może zaczniemy właśnie od promocji dla VIP-ów, sklep dla VIP-ów. Także dziękuję ci, drogi widzu, że jesteś. Bardzo mi miło, że oglądasz. Będzie mi jeszcze bardziej miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Także do zobaczenia, drogi widzu, w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!